Witam w kolejnym odcinku Kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy, które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, 30 maja. Imieniny obchodzą Ferdynand oraz Andronik i Anastazy. Przysłowie, jeśli deszcze w maju, wszystko rośnie jak w gaju, czyli rośnie bardzo pięknie. 30 maja to 151 dzień roku, do końca pozostało 215 dni, wschód słońca o godzinie 4.42, a zachód o godzinie 21.04. Dzień potrwa 16 godzin i 22 minuty. Ważne święto w Kościele katolickim to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w tradycji ludowej zwane Bożym Ciałem. Jest to święto, które obchodzimy ku czci Najświętszego Sakramentu. U nas tradycyjne uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała obejmują mszę świętą, po której następuje procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii opowiadających o Eucharystii. W Polsce obchodzenie święta Bożego Ciała zostało wprowadzone na synodzie w Krakowie w 1320 roku. Zatem procesje będące publiczną manifestacją wiary są obecne w zwyczajach Polaków od XIV wieku. Natomiast zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach wprowadzono w XVI wieku. Cztery ołtarze, bo mamy czterech ewangelistów: świętego Marka, Jana, Łukasza i Mateusza. I właśnie przy czterech ołtarzach słuchamy Ewangelii. Zwyczajem ludowym jest to, aby idąc z kościoła po zakończeniu uroczystej procesji, zerwać kawałek gałązki brzozowej, którymi ozdabiane były ołtarze, i zatknąć ją, czy to za jakimś świętym obrazem, czy w drzwiach domów, czy gdzieś na zewnątrz. Miało to chronić dom przed złymi mocami. 30 maja 1510 roku sołecka wieś Trzcinica w parafii Wielichowo i Kluczu Biskupów Poznańskich w Wielichowskim liczy 14 ról osiadłych. Nie wiadomo, czy można to łączyć z łanami. Łącznie z łanami sołeckimi. Posiada 4 sołtysów, każdy z nich ma 1 łan. Meszne, czyli taki specjalny podatek, mieszkańcy Trzcinicy płacą plebanowi w Wielichowie. 30 maja 1694 roku w Dworskich, Mielcuchu i Browarze pracował piwowar o imieniu Wawrzyn. Oba te obiekty znajdowały się w jednym budynku, kaletka nie pisze, gdzie one są. Czy znajdowało się to w pobliżu dworu, tego nie wiemy. Może być również tak, że tradycja, czyli ulica Piwna w Wielichowie, związana jest z jakimś obiektem związanym z produkcją piwa, ale tego niestety nie wiemy. Ten Wawrzyn płacił podatek do dworu i mógł jakąś część, nie wiadomo jaką, piwa przeznaczać na własny cel. I teraz dwie informacje o cechmistrzu cechu społecznego Mateuszu Nowaku, który został tym cechmistrzem w roku 1722 i 1725. Cech społeczny, jak już wielokrotnie wspominałem, to taki cech, który skupiał rzemieślników, których było zbyt mało, aby mogli założyć własny cech. Kolejna informacja o cechu to pochodzi z 1796 roku,
Otóż czynsz na rzecz dworu opłacało 5 krawców skupionych w cechu rzemieślników. Nie wiemy, czy był to cech społeczny, czy cech krawców. Tego niestety nie udało mi się ustalić. 30 maja 1816 roku burmistrz Wielichowa Maciej Falenbach w sprawozdaniu do władz powiatowych zawiera informacje o wielichowskim szkolnictwie. Według burmistrza oświata w mieście nie wymaga żadnych ulepszeń, chociaż w tym samym czasie władze miejskie czyniły starania, aby wybudować nową szkołę, gdyż stary obiekt nie nadawał się już do przyjmowania tak dużej ilości dzieci. 30 maja to prawdopodobna data 1829 roku urodził się w Mosinie Wacław Karwowski. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1855 roku. Zmarł 13 września 1888 roku w Opalenicy. Pracował właśnie w Opalenicy, ale również był proboszczem w Prochach. Od roku 1857 nie ma podanej informacji, do którego roku ksiądz Wacław Karwowski przewodniczył proskiej parafii. 30 maja 1905 roku we wtorek na rynku w Wielichowie odbył się jarmark. A w 1921 roku Towarzystwo Młodzieży Polskiej w Łubnicy zorganizowało zabawę w Łubnicy. Wcześniej musiało wystąpić o zgodę na urządzenie zabawy do starostwa powiatowego w Kościanie. 30 maja 1935 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Prochach. A w dniach 31 maja 1992 rok biskup Fortuniak wizytował parafię pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Wielichowie. Dziękuję Państwu za wytrwałość, za wysłuchanie. Proszę, aby byli Państwo z kartką kalendarza przy następnych dniach. Pozdrawiam serdecznie.